Kiedy rum zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści. Mamy już okres letni, wakacyjny, z tego też względu, chcąc propagować ideę aktywnego wypoczynku w Kudowie Zdroju. Po zeszłorocznym sukcesie wznowiono cykl imprez w ramach żywiołowej Kudowy. Pierwszą odsłoną tego cyklu była wodna Kudowa. Imprezę poprowadził Wojciech Heliński, a głównym organizatorem imprezy był Urząd Miasta w Kudowie Zdroju. Będzie to w tym roku tylko wodna Kudowa i cyklofestiwal. Dzisiaj organizujemy wodną Kudowę. Jest to impreza, w której biorą udział dzieci z klubu uczniowskiego Żeglarz z Wrocławia. Aktualnie trwają zawody, regaty takie żeglarskie. Możemy obserwować, jak w ogóle wygląda żeglowanie na naszym stawie zdrojowym, bo jest to widok niecodzienny. Już w tamtym roku wiele osób zachwycało się tym widokiem, biało-niebieskie żaglówki na stawie zdrojowym. Przyjechaliśmy z optymistami, czyli z najmniejszymi łódkami, na których dzieci zaczynają pływać od 6 lat i zrobimy regaty pokazowe, na których pokażemy, jak dzieci ścigają się, no, jak pływają, jak żeglują, na czym mniej więcej polega start w regatach. I proszę Państwa, ta ostatnia bojka oznaczona trasą, to jest meta. I ja witam na ulicach Państwa, proszę o duże brawo. Artur Leszczyński z 116 na żaglu. Po regatach żeglarskich organizujemy zawody pontonowe. Będą to załogi 4-osobowe bądź 6-osobowe, które zmierzą się na odcinku dookoła stawu. Mamy bardzo cenne nagrody i wiem, że już jest kilka ekip zapisanych. Jest reprezentacja Wemeco, jest reprezentacja Twentebelt, jest reprezentacja ITWMA. Tewema wchodzi już na ostatnią prostą, proszę Państwa, a za nimi park rozrywki. Meksykanie nie rezygnują z walki. Tewema, czując na sobie oddech Meksykanów, Meksykan Mexicos, Amigos Mexicos, a nasi ratownicy wykazali zainteresowanie łodzią numer 4, czyli łodzią żeńską. Marta Kowalczyk, Basia Hul, Dominika Radwan i Ela Handler. Dziewczyny dziarsko płyną do przodu, lekko bokiem. Chciałby pokazać się z każdej strony, no taka jest natura kobiety. No nie ukrywam, że było ciężko, no ale jakoś żeśmy się zdyscyplinowali i no jesteśmy w finale, także no liczymy na podium, no zobaczymy jak będzie dalej. Kolejną konkurencją było pływanie w dwuosobowym kajaku w tak zwanych Kanadyjkach, w których brało udział 6 dwuosobowych ekip. Sam biorę udział w tych wyścigach razem z kierownikiem referatu promocji kultury i sportu, panem Wojciechem Dusiem. Będziemy płynęli w Kanadyjce. Proszę trzymać za nas kciuki i żebyśmy się nie wywrócili, bo przyznam, że nie jest to proste. W tamtym roku płynąłem taką Kanadyjką i naprawdę, szanowni państwo, to jest bardzo ciężka przeprawa, ale myślę, że damy sobie w tym roku radę. No... Mam dobrego sternika, to jest ten plus i myślę, że to wykorzystam. Ba, prześcigałem drużynę Urzędu Miasta. Hydrospike chyba już jest niepokonany, chociaż na razie zwolnili, nie wiadomo czy niepotrzebnie przypadkiem, ale jednak tak, nabrali tempa. Hydrospike, przypomnę, Marek Dudek, Andrzej Pyto, wpływają na metę jako pierwsi. Drugie miejsce zajęliście, czy trudno było zająć? Tak, w finale była walka. Półfinał przyszedł nam dosyć łatwo, ale w finale już była ogromna walka. Co zadecydowało o tym, że nie było pierwsze, a drugie? No chyba zabrakło oddechu. Chyba po prostu nie byliśmy przygotowani, to nie nasza dyscyplina. Za ciepła woda, no, po prostu tak rekreacyjnie spróbowaliśmy, udało się drugie miejsce. No, też myślę, że tamta ekipa, która zajęła pierwsze miejsce, też była dobra, to im trzeba przyznać. Staraliśmy się robić co mogliśmy i no jednak byli lepsi od nas. Ale co zasługuje na ogromne wyróżnienie, to jest zespół Syrena, który będzie tutaj przygrywał nam z tego takiego tarasu nad stawem zdrojowym. Więc będzie super dużo fajnej muzyki, żaglówki, pontony, kanadyjki i mnóstwo dobrej zabawy. 24 był lutego, poranna wzeszła mgła. Wyszło z niej 7 uzbrojonych ryb turecki, niosły znak. No i znów pijatyka, no i znów pijatyka i pijatyka cały dzień. I porąbany dzień, porąbany łeb razem bracia, aż po zwierzch. No i znów pijatyka, no i znów pijatyka i pijatyka cały dzień. I porąbany dzień, porąbany łeb razem bracia, aż po zwierzch.
Mamy tutaj dużo dzieci, więc też chcielibyśmy im tutaj sprawić trochę radości. Mamy tam punkt, gdzie są malowane twarze. Mamy tutaj panią Agnieszkę Jurewicz ze swoim parkiem rozrywki. Mamy taką... Widzimy taką kulę. Tutaj. Tak, tak. Ta kula jest niesamowita. Ja przyznam, jak zobaczyłem, że miałbym tam wejść, no to już mi się od razu odechciało i ciarki po plecach przeszły. Natomiast jest tutaj wiele urządzeń od pani Agnieszki Jurewicz, która je przywiozła ze swojego parku rozrywki na ulicy Kombatantów. Są to fajne urządzenia, na których można się niesamowicie fajnie bawić. Na zakończenie imprezy wszyscy zawodnicy dostali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi z nich otrzymali medale i nagrody ufundowane przez sponsorów. Korzystając już może z okazji, chciałbym również Państwa zaprosić na kolejne wydarzenie, jakie będzie tutaj na naszym stawie zdrojowym, a mianowicie 15 lipca spotykamy się na cyklofestiwalu, czyli po raz trzeci skaczemy na rowerach do wody. Ja nie skaczę, boję się tego. Te piruety, które wykonują ci młodzi ludzie, po prostu zasługują na niesamowite wyróżnienie. No jest to trochę chyba niebezpieczne też, ale jest dużo fajnej zabawy, adrenaliny, więc na pewno będzie super. I 20 lipca, szanowni Państwo, spotykamy się na stadionie Włókniarza i organizujemy coś naprawdę ogromnego, wielkiego, a sama gwiazda, która wystąpi wtedy, już nie będę musiał nic dodawać. Maryla Rodowicz w pierwszym koncercie, natomiast drugi koncert tego samego wieczoru, oddział zamknięty. Więc będzie to na pewno coś wielkiego w Kudowie. Myślę, że do tego dnia ulica Zdrojowa będzie już wyremontowana i te całe rzesze osób, które będą chciały zobaczyć tak wielkie gwiazdy, będzie mogła bez problemu dotrzeć na nasz kudowski stadion Włókniarza. Więc bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam i liczę na obowiązkowe przybycie, bo naprawdę będzie się dużo działo.